Cześć Wam, moi drodzy! W tym filmiku makijaż w stylu Smokey Eye, idealnie nadający się na wieczorne szaleństwa. Makijaż całkowicie wykonałam paletką z firmy NYX Serie For Your Eyes Only. Paletka Smokey Eye. Do wykonania tego makijażu zainspirowało mnie oko z tego kartonika. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i pamiętajcie, że na moim blogu znajdziecie pełną listę kosmetyków użytą w tym filmiku. Życzę Wam miłego oglądania. Na powiece mam już nałożony podkład oraz jasny bazowy cień z firmy Vipera numer 32, ale tylko w wewnętrznym kąciku oka, nad podłukiem brwiowym oraz pod dolną powieką. Teraz przystąpię do nałożenia cieni z palety Smokey Eye firmy NYX. W pierwszej kolejności nałożę jasne cienie, mianowicie taki jasny kolor ecru oraz ten beżowy. Biorę pędzelek grubszy i najjaśniejszy cień aplikuję od wewnętrznego kącika oka. Zostanie na całej powiece, włącznie z częścią pod łukiem brwiowym jeszcze raz. Odrobinę na dolnej powiece. Oraz na części ruchomej powieki. Drugim cieniem będzie ten cień bardziej beżowy. I ten beżowy, beżowy cień nałożę jeszcze raz na ruchomej powiece. Tylko w tym centralnym punkcie. Oraz odrobinę na dolnej powiece. Po jasnych cieniach nakładam oczywiście cienie ciemniejsze. W pierwszej kolejności z ciemnych cieni będzie taki czarny, lekko matowawy cień pędzelkiem wyrzeźbionym. Rozpoczynam aplikację tego cienia. Dobieram na pędzelek. Jeśli nadmiar, to oczywiście lekko odczlepuję pędzelek. I rozpoczynam aplikację powyżej załamania powieki na kształt oka. Również w wewnętrznym kąciku. Ponieważ jest to makijaż w stylu Smokey Eye, idealnie nadający się na wieczór, możemy sobie pozwolić na odrobinę ciemniejszy look. Odrobinę wyjeżdżam tym cieniem powyżej załamania powieki, odrobinę wyjeżdżam na kość. Trochę odgarnię włosy, żebyście lepiej widziały. Dojeżdżam do zewnętrznego kącika oka w kierunku linii rzęs. Zostawiam taki wolny półksiężyc stricte na środku powieki ruchomej, tuż przy linii rzęs. Teraz najlepiej zmienię pędzelki. Przystąpię do nałożenia tego samego cienia, tylko innym pędzelkiem, takim grubszym. I podkreślę dolną powiekę. Rozpoczynam od zewnętrznego kącika oka. To w zasadzie jest bez różnicy, ponieważ ten ciemny cień jeszcze nakładam wzdłuż całej dolnej powieki. I dla ułatwienia tym samym pędzelkiem grubszym wyjeżdżam cieniem ciemnym, tym czarnym, w kierunku skroni. Tak wystarczy. Zaznaczam lekkie kontury i teraz uzupełnię to tym pędzelkiem szczuplejszym. Leciutko oczyszczam ten mój pędzelek, ponieważ teraz nałożę troszeczkę inny kolor,
bardziej gołębi. Już Wam pokazuję, który. Obok tego cienia beżowego. Możemy tym samym pędzelkiem. I ten cień aplikuję powyżej czarnego koloru. Tak dociskam pędzelek, aby cienie idealnie wtopiły się, połączyły. Powracam do szerszego pędzelka oraz do jasnych cieni, tych, które używałam na samym początku, czyli do tego jasnego ecru oraz do tego beżowego. Najpierw nałożę ten cień najjaśniejszy i rozpocznę jego aplikację znów od wewnętrznego kącika oka oraz przejeżdżam pędzelkiem pod łuk brwiowy. Dla rozświetlenia oczywiście tutaj miejsca, na czym otworzy się nasze oko, może tak. Teraz nałożę ten cień beżowy i przy pomocy tego cienia beżowego lekko postaram się zatrzeć wyraźne kontury. Odrobinę tego jasnego cienia również tutaj na całym środku powieki ruchomej. Jeśli za bardzo wytarłyście kontury bądź chcecie poprawić ciemny kolor, to oczywiście najlepiej tym pędzelkiem, którym nakładał się ciemniejsze cienie, lekko tak poprzekładać ten pędzelek. Teraz pozostaje nam tylko obrysowanie oka. Najlepiej w linii wodnej. Ja rzadko, tak jak już pewnie zauważyłyście, rzadko maluję kreskę w linii wodnej, ale wynika to tylko z tego, że noszę soczewki kontaktowe i przy malowaniu kreski wewnątrz oka niechciane pruszki dostają mi się pod soczewkę i niestety to jest mało komfortowe. Naciągam powiekę i oczywiście rysuję kreskę również na górnej powiece. I wyciągam tą kreseczkę lekko, ale w kocie oko. Tuszuję teraz rzęsy oraz lekko przyciemniam brwi. Tym samym tuszem do rzęs i użyję dzisiaj tusz z Vipery serii Futuristic. Wytuszowałam rzęsy oraz przeciągnęłam usta błyszczykiem. Tym razem z firmy NYX Beige Pearl. Tak się nazywa. O, zrobiłam to właśnie tak. Mam nadzieję, że spodoba Wam się taka ostra wersja makijażu Smokey Eye. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i oczywiście do zobaczenia!